Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie z tej strony Szerczę. To kolejny odcinek Zagrajmy w Wiedźmin Podłego Wilka. Słuchajcie, jesteśmy tutaj po grze z Zoltanem Chivajem, który gdzieś się rozpłynął. W każdym razie udało mi się z nim wygrać chyba za trzecim razem. W puli było około 200 renów, może niecałe 200. Niestety gierkę przed nim, przed tą partię przed nim. Przed tą wygraną w puli było 320 renów, całe moje oszczędności, no więc nie udało się tego wygrać. W każdym razie mamy już to za sobą. Gra w kości, znam podstawy pokera, czas to wykorzystać. I w sumie nawet by się przydało go gdzieś tam znaleźć. On powinien gdzieś tu być. Pomysłem na ten odcinek moim jest to, że udamy się, tak jak mieliśmy się udać do Harena, który mieszka tutaj, później udamy się do Mikula, który jest przy bramie. A później udamy się do Oda i wykonamy sobie ogólnie tego questa Ogon Salamandry. Muszę zdobyć zaufanie wieśniaków, muszę pomóc właśnie tym trzem jegomościom. To jest quest fabularny, ale mam nadzieję, że da mi to poziom, ponieważ potrzebuję właśnie levela, aby móc zbierać składniki alchemiczne. Z tego co widzę, Zoltana tutaj nie ma. No dobra, nie ma problemu. Tylko właśnie troszeczkę się martwię tym, że w zadaniu od Mikula będziemy potrzebować zrobić sobie olej na miecz, a ja póki co nie mam składników, tak więc bardzo by mi się przydał teraz poziom, ale na szczęście tutaj u Rena Broga będziemy sobie w stanie wykonać dwie pieczenie na jednym ogniu. Znaczy quest dla niego i quest dla Wielebnego z utopcami. Jak wam zaspoileruję. No i tak, jeszcze taka informacja. Jeśli chodzi o grę w pokera, to po prostu będę wam mówił. Ale nie będę tego nagrywał, ponieważ jest to proces no dość długi. I wiecie, raz jest tak, że uda się za pierwszym razem, chociaż bardzo rzadko w moim przypadku. Raz jest tak, że uda się wygrać za 10 razem albo za 20, tak więc jest to po prostu bardzo losowe. Jak to w grach tego typu. Dobra, mam tutaj Harena Broga, ale zanim cokolwiek zrobimy, to ja go troszeczkę, że tak powiem, okradnę. Z jakichś tutaj przedmiotów. Zobaczymy, co on tutaj ma w ogóle. Kredens, jesteśmy w kredensie, gościu. Nie jest to coś, co bym chciał tutaj brać. Dobra, pogadajmy sobie z Harenem. Powitać, powitać zacnego pana. Kim jesteś? Haren Brok, handlarz, pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wielebny. Oczywiście. Jakoś ci nie wierzę. Pogadamy później. A, wybaczcie, zapomniałem sobie założyć ten pierścień, który dostaliśmy od Wielebnego. A nie, dobra, jest tutaj sygnał, dlaczego, nie wiem dlaczego tam mi się... Oczywiście. Oczywiście. Bo myślałem, że nie mam, bo taki szary ten znacznik się zrobił, a powinien być raczej kolorowy, dlatego wybaczcie za tą małą gafę, no ale... Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od Wielebnego. Przysłał mnie Wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy Wiedźmina. Nocą z rzeki umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz, ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuję. Pomogę ci, ale za informację o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam? Umowa stoi. Przeklęte umarlaki! Nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami nie niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla specjalnego klienta. Dobra, słuchajcie, jestem ponownie. Wybaczcie to cięcie. Jest to teraz już nagrywany dzień po poprzednim klipie. Tak więc witam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Pogadaliśmy sobie z Harenem, jeśli dobrze pamiętam, quest nocni goście, muszę zrobić utopce. Właśnie tutaj, tak więc przemedytujemy sobie do północy. Dokładnie, tak, przemedytujemy sobie do północy, póki co.
I tutaj postaramy się upiec wypiecie na jednym ogniu. To znaczy wykonać questa dla Harena oraz dla Wielebnego ze zleceniem na utopce. Zobaczymy, czy już są tutaj te gagatki. Są. Pytanie tylko, czy ja chcę tutaj łykać jaskółkę. Oni na początku będą nas raczej otruwać, podejrzewam, ale postaram się może póki co wesprzeć się samym jedzeniem. Tutaj udziec barani został właśnie przeze mnie zjedzony oraz ardem, znakiem ardu. A więc zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj ich właśnie pokonać bez problemu. Dowolniemy art, ogłuszenie. Niestety, jakby finisher nie wszedł. No i niestety otruł mnie. Ale otruł mnie ostatnio. Mam nadzieję, że uda mi się to HP zregenerować. Jak widzicie, troszeczkę mi wzrasta, regeneruje się albo po prostu spada mi mniej. Tak więc to zjedzenie tego było dobrym pomysłem, natomiast nadal nie widzę kolejnych utopców. Oho, jest tutaj akurat jeszcze jeden. A przede wszystkim chciałbym już móc zbierać te składniki alchemiczne z potworów. No i otruł mnie, dobra, to czas. Może nie tyle to schować miecz, co przede wszystkim wypić sobie jaskółkę. Ponieważ to jest w tym momencie bardzo nam potrzebne. Ja się spróbuję jakoś ustawić w dogodnym miejscu, żeby móc ich wyciąć po prostu, żeby mnie nie oblazły. Możemy użyć znaku art. Ogłuszyłem wszystkich, niestety dostałem również zatrucie. Nie wiem ogólnie, dlaczego mi ta gierka przecina. O, spotkanie z elfem. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nenduan Svadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardel Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. No i tu jest, słuchajcie, pewna decyzja, która będzie miała wpływ na późniejszy rozwój gry w akcie drugim. Ja tutaj sobie przeważnie zawsze biorę opcję drugą i tym razem również sobie to wybiorę, ponieważ nie lubię elfów. Są dla mnie po prostu idiotami. Nie no, żartuję. Nie, po prostu nie, to nie jest sposób, styl jakby mojego myślenia oraz styl mojej tutaj rozgrywki. Tak więc wybieramy sobie opcję drugą. Pracuję dla Harena, nie weźmiecie tych towarów. Pracuję dla Harena. Będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Chyba nie chcesz umierać za chciwego Duan. Przecież nie jesteś jednym z nich. To nie ma znaczenia. Nie ruszycie skrzyń. Zabijemy ciebie, a później Harena. To będzie lekcja dla innych zdrajców. Sparle! Kiedy to się skończy? Właśnie nie wiem, dlaczego mi tutaj tak przycina gierkę przy robieniu sekwencji. No, tutaj akurat zły styl, ale tak nie ma znaczenia już. No, podejrzewam, że jest to po prostu przez nagrywanie. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu. Natomiast ja tutaj odczuwam spadki klatek. I nie miałem szczerze pojęcia, czym to jest spowodowane. Dobra, no i wykonaliśmy sobie tym samym questa Nocni Goście. Jak widzicie, zaatakowali nas, znaczy zaatakowali, no, zaczepili nas tutaj, że tak powiem, jednostki z komanda Skojatel, czyli z komanda Wiewiórek, bojowników o wolność, elfów i krasnoludów. No i ja właśnie, tak jak mówiłem, postanowiłem nie dawać im tego
tutaj tych rzeczy, ponieważ to akurat nie ma wpływu na późniejszy rozwój wydarzeń aż taki. Natomiast ja jednak od samego początku wolę z nimi nie kolaborować, że tak powiem. Tutaj takie dość trudne słowo. No i cóż, udało nam się wykonać to zadanie, z czego jestem, że tak powiem, bardzo zadowolony. No i cóż, przydałoby się teraz pogadać z Harrenem Brogiem na temat tutaj wydarzeń, jakich byliśmy świadkami przed sekundą. No i sprzedać troszeczkę stafu, który udało mi się znaleźć i zabrać dzięki tym tutaj elfom. Wiedźmy. Przede Trochę w wszystkim pokarm. sobie sprzedamy te rzeczy, żeby później nie zapomnieć. Widzicie, ceny tutaj nie są jakoś specjalnie. 20 orenów za miecz, 5 za, czyli 30 dodatkowych orenów na naszym koncie. No i teraz pogadajmy sobie już o Wiedźmy. tej temacie przewodnim. Zabiłem dla ciebie utopcę, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To Skojatel, wiewiórki, młodzi nieludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, Wiedźminie. A przy okazji, co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. Zabiłeś ich? Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. Żegnam. No, tak więc dowiedzieliśmy się paru rzeczy, dostaliśmy poziom, co mnie naprawdę w sumie najbardziej interesuje. No i dostaliśmy oczywiście pieniądz. Mamy już 0,5 tysiąca orenów prawie. Ja sobie tutaj jeszcze przemedytuję. Mam nadzieję, że wziąłem ten talent inteligencji. Wziąłem, dobra, no to zajebiście. Jesteśmy sobie w stanie teraz identyfikować zioła. Oraz w sumie będziemy sobie mogli wziąć to, obrażenia plus 1 oraz będziemy znać anatomię potworów. Czyli potworów, których będziemy mieć wiedzę o potworach, których nie spotkaliśmy wcześniej w grze do tej pory. Czyli tutaj zaraz zresztą powinny się pojawić informacje. Przede wszystkim interesujemy tutaj o właśnie, dostaliśmy Bargesty. Zresztą pokażę wam, tak będzie szybciej. Pies, Graveir, przepraszam, Ghoul, Bloodsugger i Bargest. Czyli to, no, oszczędziliśmy troszeczkę pieniędzy z książek, chociaż i tak będziemy musieli je kupić, ponieważ dla przykładu książka, która opowiada o ghoulach, opowiada też o innych trupojadach i no i raczej a tutaj nie dostaliśmy tych informacji. Słuchajcie, możemy zbierać w końcu zioła, tak więc chciałbym przede wszystkim tutaj sobie receptę ogarnąć i ogarnąć sobie eliksir, znaczy olej na trupojady. Będziemy potrzebować eteru oraz witrolu dwa razy. Dobra, czyli tak, ja sobie pójdę teraz do Mikula albo na pewno do Wielebnego. To znaczy do Wielebnego byśmy się mogli udać, żeby odebrać zlecenie. Natomiast tutaj i tak będziemy musieli pójść najpierw do Mikula, później do domu Oda. Więc chyba pójdziemy sobie najpierw do Mikula. Wybaczcie, to troszeczkę lekkie tutaj moje, że tak powiem, zakłopotanie. No może tak tego bym akurat nie nazwał, ale w każdym razie idziemy dalej. Zobaczmy, czy te zimejki mają składnik, który ja potrzebuję. Mają eter. I teraz pytanie, czy witrol jest tutaj też. No, tak więc będziemy sobie zbierać tutaj te
rzeczy. Właśnie dlatego chciałem ogarnąć szybką możliwość ogarnienia, czy powtórzenie, wybaczcie. Chciałem ogarnąć możliwość zbierania ziół, ponieważ po prostu tutaj będziemy potrzebowali właśnie tego oleju na trup pojady. No oraz oczywiście to się po prostu zawsze przyda, możliwość zbierania ingrediencji, że tak się wyrażę. Tu mamy Mikula właśnie, pogadajmy z nim. Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, krawantanana. Długo jeszcze będzie ta krawantanana obowiązywać? Dowódca wie, ja pojęcia nie mam. A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Glejt pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Oczywiście. Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak łodniego? Jeszcze jak. Wielebny mówił, znak łognia czcić. Znaczy ty łod wielebnego. Znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. Nie wiem, co ludzie ci nagadali, ale ja od dawna nie gram. Daję słowo. Spokojnie, Mikul. Tylko pytam. Wielebny ci powie, że grę spaliłem i diabła się wyrzekłem. Gadaj z krasnalem Zoltanem. Z Zoltanem? Tak, tutaj jeszcze na szybko chciałem sprawdzić tą opcję dialogową. Ponieważ nie pogadałem z Zoltanem po wygranej, to tak jakby quest mi się troszeczkę nie załączył. Tam mamy w ogóle jakiegoś podróżnika. Trochę dziwne w sumie w takich terenach. Ale tak zabawne, że render się tutaj, że tak powiem, że ta postać się wyrenderowała. Bo jest to dość daleko. Dobra, pogadajmy sobie już teraz z Mikulem, żeby nie mi trężyć. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. Bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej, kawałek drogą. A ja, żem nigdy w życiu nie walczył. Boję się. Martwiejce, powiadasz? Proszę, panie. Jestem wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów. I powiesz wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem. Ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. Dobra, więc zostaliśmy misję krypta. Znaczy, przepraszam, lokacja nam się odkrywa, krypta, to jest ta krypta, z tego co pamiętam, wszystkie palek sobie zobaczę. Pogrzebane wspomnienia. Tutaj, ale tego questa, słuchajcie, sobie nie oddamy od razu. Ja wam później powiem dlaczego. Jak już tego questa zakończymy. Bo tutaj pozbieram sobie te jeszcze tutaj te zioła. Skupcie się, tu mamy akurat płatki białego mirtu. Będę potrzebował kolejnej książki. Ale na szczęście pieniądze będę miał. Tutaj jeszcze uda mi się zebrać od wielebnego około chyba 200 renów. Kurde, nie wiem dlaczego mi tak gra się przycina. Znaczy nie jest to spowodowane tym, że dopiero ją załączyłem i się coś doczytuję. Ponieważ w sumie nigdy tak nie miałem, ale z drugiej strony to się nagrywałem. Więc po prostu może Wiedźmin troszeczkę jednak traci na płynności przy nagrywaniu. Tutaj mamy coś takiego jak miejsce mocy. Dostaniemy właśnie sobie zadężenie znaku zwiększone 50%. Tylko w sumie to mi nie będzie, kurde blacha. A nie, dobra, to na 4 godziny, dobra, to zajebiście. To ja sobie teraz tutaj przemedytuję i postaramy się zrobić ten olej na trup pojady. Wybaczcie, troszeczkę mi się, kurde, te pojęcia mylą. Nie wiem dlaczego, tyle lat gry. Dobra, ale czego tu potrzebuję? Aha, nie mam zdolności wytwarzania. Wait, what? Aha. Dobra.
Czyli ja to po prostu mogłem wcześniej, bo to nie wymaga inteligencji, tak? Na to wygląda. No to troszeczkę fail z mojej strony, ale chyba nie będę wczytywał save'a. Dobra, w sumie postanowiłem, że wczytywać save'a nie będę, ponieważ jak już coś spieprzyłem, to coś spieprzyłem. Natomiast użyjemy sobie eliksiru z oka przerazy, który da nam jeden brązowy talent. Tak więc w sumie wyszliśmy z tym wszystkim na prostą drogę. Troszeczkę musiałem pomyśleć nad tym wszystkim, ale tak jak czy tak, nawet jakbyśmy tego eliksiru nie mieli z oka przerazy, to i tak bym nie wczytywał save'a, ponieważ po prostu nie chciałbym się tego jeszcze raz wszystkiego przechodzić i później się cackać z tym. Nieważne. W takim razie użyjemy sobie teraz naszego srebrnego talentu, przepraszam, brązowego talentu. No, jesteśmy w stanie teraz wykonywać już te eliksy, te oleje cholerne. Tylko teraz czego potrzebuję? Proszę mi tutaj powiedzieć. No, jak to nie mam zdolności wytwarzania olejów? Przecież mam. Przyrządzanie olejów. Pozwolę przyrządzać oleje. Może po prostu muszę tutaj przemedytować jeszcze. Wybaczcie taki lekki fail. Niestety każdemu się może coś takiego zdarzyć. Dobra, Geralcie, czy ty musisz wstawać? No musisz niestety. Ogólnie fajny ten item jest naprawdę. Nie trzeba chodzić do ognisko. Jest troszeczkę psuje klimat z jednej strony, ale z drugiej dla osób, które po prostu już w tę grę wiele razy grały, no to myślę, że nie ma po prostu sensu. Dobra, eliksir na trup pojady to jest to, co ja potrzebuję. Oraz mamy zamieć, mamy, czy będę mógł, nie mam już alkoholu, żeby zrobić puszczyk, ale w sumie niepotrzebny mi aż tak ten puszczyk bardzo. Kolejna medytacja i jesteśmy już, słuchajcie, gotowi do drogi. Weźmiemy sobie jeszcze tylko to miejsce mocy, aby, a mamy jeszcze, z tego co widzę, mamy jeszcze na prawie 2 godzinki, więc w sumie zajebiście. Wszystko się świetnie układa. Dobra, mamy tutaj nasz olej na trup pojazdu. Jak zauważycie, jeśli graliście albo widzieliście filmy z Wiedźmina drugiego, to jest tutaj sporo takich tekstur, znaczy tekstur, jeśli chodzi o te miniaturki, że tak powiem. Na przykład tutaj właśnie eliksiry, osełki na przykład, czy nawet ten olej nakładany na miecz. Się ma taką teksturę z Wiedźmina drugiego, no ale mi to osobiście nie przeszkadza. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę. Czy mamy jakąś kobietę na początku krypty. To jest samouczek, jeśli chodzi o widzenie w ciemności, że tak powiem. Natomiast Full Combat Rebalance sprawia, że nie potrzebujemy używać kota, czyli eliksiru, który sprawia, że widzimy w ciemności. Momencik, bo nie mogę tutaj sobie załączyć. O, dobra, mam pierwszego zawodnika. To jest właśnie ghoul, tak on wygląda. Zupełnie inaczej niż w Wiedźminie 3, dziki gon. Tutaj dzięki naszemu olejowi przeciwnicy stają się troszeczkę wrażliwsi. Dobra, mamy tą buteleczkę. Tutaj będziemy potrzebowali właśnie krwi ghoula dla alchemika Kalksteina. Oho, mamy dwóch delikwentów, ja się troszeczkę odsunę. Postaram się jednemu wywalić z arda prosto w pysk. Dobrze, dostał ogłuszenie i powalenie, więc tylko jeden efekt na niego zadziałał. Mam nadzieję właśnie, że troszeczkę ten poziom trudności średni mi pozwoli na większe wczucie się, ponieważ nie wszystkie potwory, co prawda, są wrażliwe na ogłuszenie. Niektórych po prostu ogłuszyć się nie da. Natomiast właśnie takich przeciwnicy jak ghoule na początku gry, czy utopce, no naprawdę warto ich ogłuszyć. I tak jak widzicie, bez jaskółki. Na pełnym silku. No nie mam jeszcze tutaj. O, Geralt, uwaga. Nie mam jeszcze tutaj. No, ta super art, ale już mi się teraz to nie opłaca. I słuchajcie. Nie będę tego questu oddawał teraz, ponieważ ten quest striggeruje nam to, że Mikul nie będzie z nami chciał gadać, ponieważ ta kobieta, która leżała przy samym wejściu, to była jego kobieta. Chociaż to chyba tam po jakimś dniu, jak przemedytujemy, to tam nie będzie z tym problemu. Ale i tak nie chcę się później wczytywać ewentualnego save'a. Tutaj poznaliśmy znak Igni. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest, jest to znak, który wywołuje płomienie. Czyli taka fala, kula ognia, że tak powiem. Dobra, no to słuchajcie. My zrobiliśmy sobie, że tak powiem, już tego questa z Mikulem.
Teraz przydałoby się w sumie pójść do Kalksztajna i oddać również kolejne zlecenie. On powinien być właśnie przy Mikulu na moście w tym właśnie momencie. A jeśli go nie będzie, to po prostu pójdziemy sobie do karczmy w stronę domu Oda. Dobra, czy ja idę? Dobrze, dobrze idę. Dobrze idę, świetnie, wszystko spoko. No i zobaczymy, czy będzie na moście. Sobie ogólnie zapiszę gierkę, bo czasami o tym zapominam i później są naprawdę pocisk, zgrzytanie zębów. O właśnie, jest tam, że tak powiem, już całkiem, jak musicie zauważyć, niezłe zbiorowisko na tym moście. Więc coś się będzie to działo. Sobie jeszcze raz zapiszę na wszelki wypadek, chociaż raczej nie mam zamiaru zginąć. No i zobaczmy, co tu się kroi. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz ciaty go, albo... Albo co? Wiedźmin, zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Nie sądzę. Oho. Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z Salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Ogólnie to troszeczkę mnie okrążyli. Tutaj mi Mikul przyjdzie z pomocą. Ja pokażę teraz, jak działa znak Igni. Widzicie, póki co nie jest on jakoś... O cholera, muszę się troszeczkę zawinąć. Albo nawet nie. Ponieważ tak jak mówiłem na początku, wrogowie jako ludzie nie są specjalnie trudnymi przeciwnikami, ponieważ jesteśmy Wiedźminem. A teraz sobie pogadajmy z Kalksztajnem. Dziękuję, Wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksztajna. Prawie udało im się w Kaer Morhen. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Vesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Tak, to była dobra decyzja, a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. No bo jeszcze... No, wybaczcie. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Słuchajcie, postanowiłem, że... Oddam mu tego questa, ponieważ nawet jeśli by mi się... Później miałbym problem, żeby z nim pogadać, to i tak w akcie drugim będziemy w stanie sobie wykonać questa tutaj gra w kości. Więc taki eksperyment z mojej strony, teraz sobie pogadajmy z Kalksztajnem. Skandaliczne! Już trzeci raz nie uznali mojej przepustki. Co cię tu sprowadza? No coś tu jakiś się zbugowało troszeczkę. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Dobra, krew gula. No i teraz pogadamy sobie z Mikulem w końcu. No. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, oto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gulę. Ilsa? Nie, niemożliwe.
Jażem ją kochał. Bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie. Nie. Wiedźma podła struła moją Ilzę. Czarcia dziwka truciznę moje Ilzie. Nie. Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Słuchajcie, możemy wypadać? Moja ukochana. Jeszcze nie. Słuchajcie, podsumowanie tego questa z Mikulem mogę określić w sumie jednym. To był toksyczny związek. Hehehehehe. Dobra, już zamykam, że tak powiem, te swoje żarty świetne. Mamy Postawę Alchemii, książeczkę od Kolksztajna. I słuchajcie, tutaj Mikul nam powiedział, że i ziemaczkowie tam poszli szukać skarbów i tak dalej. To jest takie jakby nawiązanie do tego, żeby sobie się tam wybrać jeszcze raz, ponieważ będziemy mieć tam, że tak powiem, pewnego przeciwnika, z którym trzeba będzie się zmierzyć. Ale to może nie w tym odcinku już, ponieważ no, co by trwało po prostu o wiele za długo, chciałem jeszcze tego Oda obskoczyć. Najpierw zrobię krótkie cięcie, ponieważ nie wiem, ile ten materiał, przepraszam, trwa. Tak więc widzimy się za sekundkę. No, słuchajcie, z racji tego, że ten odcinek będzie naprawdę długi, to po prostu dość sobie zakończymy. W kolejnym odcinku pójdziemy do tej krypty, myślę, na samym początku odcinka. Oraz pójdziemy do Oda, no i wykonamy jeszcze parę innych pierdółek, poddajemy jakieś questy, które mamy jeszcze, może poszukamy Zoltana Chivaya. W każdym razie to tam już będziemy się martwić w kolejnym odcinku, znaczy ja się będę martwił w sumie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek, ja jestem Szerszeń, trzymajcie się, na razie, hej!